Cześć wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Kingdom Hearts 2 i czas na kolejny lot naszym gumishipem niestety, a zaraz potem na kolejny świat. Ostatnio odjęliśmy Land of Dragons, świat na podstawie Mulan, Disneya. O mój Boże, co to za klot. Tak, teraz musimy dolecieć do kolejnego świata. Jakże fascynującym locie. Generalnie wiecie, to jest na przykład to, jakby teoretycznie ta minigierka jest lepsza niż w poprzednim Kingdom Hearts, jest dużo lepsza niż w poprzednim Kingdom Hearts, ale jakby dalej nie widzę zbytnio celu w tej minigierce, w sensie jakby dosłownie ta gra, to jest Kingdom Hearts 2, to długa gra, to naprawdę długa gra. Nawet jeśli ją w jakiś sposób, nie wiem, może speedrunujecie to mocne słowo, bo pewnie można ją skończyć 2-3 godziny czy coś takiego, ale nawet jeśli przechodzicie ją pominąwszy cutscenki, to i tak tego gameplayu jest dużo. A jednak ktoś z Square, nie wiem, pierdzielnął się padem od PlayStation w głowę i stwierdził: o, wiecie czego brakuje w tej bardzo długiej grze? Minigierki, która będzie wymagała tapowania non-stop X-a od gracza i strzelania do tak sobie animowanych, tak sobie zaprojektowanych stateczków. Świetnie, prawda? Właśnie tego potrzebujemy w naszych grach. Dlatego ja nie rozumiem minigierek, naprawdę, nie łapię minigierek i tyle. I już prawdopodobnie nie, nigdy nie zrozumiem do końca moich dni. Przecież muzyka jest niezła. Lubię to, że armaty tego statku są ewidentnie skierowane tylko i wyłącznie do przodu, ale strzela w każdą stronę, gdzie jest tylko to wygodne, gdzie jest tylko to wymagane. By the way, ja generalnie wiem, że w jakiś sposób w pierwszym Kingdom Hearts chcieli zrobić ten statek na tyle prostym, by jakby edytor był, wiecie, bo tak, w Kingdom Hearts 1 również był edytor tych statków. Bo jakoś, nie wiem, edytor miał sens i gracze mogli składać własne stateczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja to rozumiem, spoko, szacunek, czek, ale twierdzę, że im dalej to seria szła, ten model powinien się zmieniać. W sensie, dobrze wiem, że w Kingdom Hearts 3 dalej latamy tym podstawowym, obleśnym, brzydkim gamishipem. Mimo tego, już wiecie, jesteśmy, nie wiem, ile? 15 lat? 18 lat po pierwszym Kingdom Hearts? W sensie, Kingdom Hearts wyszło pierwsze w którym? 2002? 2001 bodajże? Coś takiego mamy 2019, wyszło Kingdom Hearts 3. Dalej latamy obleśnym, brzydkim gami statkiem. Zróbcie coś z tym ładnego przynajmniej. I wiem, że trasy są ładniejsze i efekty są lepsze, ale to dalej brzydki gami statek. Jeśli jest jakby jedna rzecz, do której wszyscy pani i nie pani serii Kingdom Hearts zgadzają się co do J, to są to loty gami statkiem, jak totalnie niepotrzebne są i tak dalej. W sensie, wiecie, normalnie jak macie minigierki w grach, to zawsze znajdzie się ta część graczy, która uważa, iż jest to świetny dodatek, iż pozwalają oderwać się od fabuły i przeżyć przygodę na boku i w ogóle, nie wiem, jakiekolwiek argumenty. O, Beast Castle, Zamek Bestii. Ciekawe na podstawie jakiego filmu to jest, prawda? No ale jednak właśnie, nie wiem, co do właśnie gami statku wszyscy się zgadzają. Jest do dupy, nie chcemy go. Usuńcie go. Hey, what is this place? It's huge! And sort of gloomy, don't you think? I wonder who lives here. To Aladdin! A nie, czekajcie. Hey, does anybody else recognize that? Hey, that's the beast. To jest stokowy ryk. Mój Boże, tygrysa na moje się nie mylę. Tak, just saying. No i słyszałem ten sam ryk w wielu innych filmach i tak dalej. I tak, jesteśmy w Zamku Bestii, oczywiście na podstawie Pięknej Bestii, co jest dosyć fajne, ponieważ wiecie, w Kingdom Hearts 1 bestia Beast został członkiem drużyny, w Hollow Bastion, w świecie, do którego na niego nie należał. A tutaj otrzymał on swój własny świat. I to jest fajne. Uuu.
Shiny. O Jezu Chryste. O, no tak, trzeba zmienić Keyblade'a jeszcze. A to po walce. Come on. Pięknie. Lubię to, że w cutscenkach Sorze, wiecie, zostają ubrania z drive'ów. Naprawdę nie potrzebujecie pomocy z tymi Heartless. Umiliśmy je. Nasze 50 ciosów nie dało im rady, ale 4 machnięcia łapami bestii spełniły wszystkie Heartless. I mnie. I ich. Lubię zamki idące przez środek butów. Sorry. Nomura przechodzi jakąś dziwną fazę na zamki, kiedy projektował ogólnie postacie do Kingdom Hearts. Gee, do you think he maybe forgot who we are? With this many Heartless around, something must be up. Why do we have to do that? Tak, Goofy zastanawiał, czy być może Beast zapomniał o nas. Zapomniał o naszym istnieniu, o naszych wspólnych przygodach. Sora skomentował, iż no cóż, skoro jest tyle Heartless w okolicy, to coś musi się definitywnie dziać. O, dobra, mamy pierścienie. No, weźmiemy dwa takie. Nie, cztery, dwa takie. I jeden taki. Dobra. Mam jeszcze potiony? Mamy, okej. Okay. O, nawet Goofy ma jednego. Jakim cudem to się utrzymało? Synthesize. Ok, przepisy zostały przekazane. No i możemy teraz stworzyć coś takiego. W sensie moglibyśmy tu się mieli oczywiście składniki, ale nie mamy. To mamy Drive Recovery. I teraz to jest taki myk. Nawet jeśli już raz coś zrobiliśmy, to opłaca się powtarzać. Ogólnie tak, jeśli zrobimy coś ze zakładki Recipe, to potem przychodzi to do zakładki Creations i chyba tak samo jest ze Free Development. Jeśli zrobimy coś ze Free Development, to przejdzie do zakładki Creations i tam możemy powtarzać to w nieskończoność. I to jest dobre, ponieważ jak widzicie po prawej, Moogle ma swój poziom i wykonywanie poszczególnych przedmiotów daje mu expa. I chcemy jak najszybciej dobyć poziom Moogla. Dobra, i co jest tak... Ogólnie tak, Hidden Dragon ma mniejszy atak, ale większą magię. Czemu by nie? Czemu by nie? Po prostu czemu by nie? To daje damage control. Keychain. A, okej. Okay. Damage control sprawia, iż dostajemy mniej damage'a w kryzysowych sytuacjach. A Star Seeker dodaje jeden cios w powietrzu. No nic. Okej, okay, siła plus jeden. Wiecie, odrobimy sobie za stratę Keyblade'a. Za stratę, w sensie za oddanie Keyblade'a, powiedzmy. Wymianę Keyblade'a. Tego szukałem, tego słowa. Goofy nie ma żadnej zbroi, nie podoba mi się. Goofy ma w ogóle dwa sloty na zbroję, dosłownie. Weźcie to, nie wiem. Wszystkie osoby w komentarzach lubiące pograć sobie w RPGi, dołóżcie na swój RPGowy umysł. Goofy może nałożyć zbroję na zbroję. I to nie jest ekskluzywacja Goofiego. Każdy może to zrobić z czasem. A on nie sprzedał mi zbroi, niestety. Co miałem jeszcze mówić? A i tak, ten Keyblade ma Fire Boost. Fire Boost sprawia, iż ataki ogniem są silniejsze. Okej, okay, więcej ruchu w powietrzu. Jasne.
Goofy. Goofy Turbo. Okej, okay, wybija przeciwników w kierunku Sory. Jasne. O, jeszcze wiem, co zaraz wymienię. Co jest? Wydawało mi się, że widziałem jakąś panią na górze tych schodów. To jest, wiecie, subtelny tip, że mamy iść w tą stronę. No cóż, skoro bestia jest w tym zamku, to znaczy, że Belle też musi tutaj być, prawda? Możliwe. Może Belle będzie wiedziała, co jest to z bestią. Chodźmy jej poszukać. Jasne. Tak, jeszcze generalnie pozbędziemy się Magic Locka. I w dalszym ciągu nie stać mnie na Combo Boost. No to w takim razie Magic Lock zostaje. I tak, generalnie nim pójdziemy w stronę, gdzie potencjalnie była Belle, udamy się jeszcze na zewnątrz. Ogólnie uwielbiam te jakby właśnie wybuchy, które są częścią tego, częścią jakby animacji tego Keyblade'a. Wygląda mega w porządku. Mam cię? Aj, nie ma nikogo. Tak! Sora może chwycić tego nietoperza i zacząć naparzać przeciwników. Ogólnie bardzo mi się podoba to, wiecie, jak Sora w tej części walczy. Że jakby widać, że wymyśla techniki na poczekaniu, że jest w stanie dostosować się do otoczenia. To jest fajne. Pokazuje, że wiecie, że jednak gość ma coś w tej głowie. A nie tylko dbanie o przyjaciół i nawoływanie Riku. Tak, co powiedziałem, właśnie chciałem wyjść na zewnątrz, ponieważ przyszliśmy tutaj bardzo późno w grze, dosłownie, przy tej wizycie w Hollow Bastion, nie wyszlibyśmy na zewnątrz, że wszystkie skrzynki pozostałyby nieotwarte, ponieważ tak, to jest taka drobna zmiana mechaniki i mini spoiler, mianowicie z pewnych powodów będziemy musieli jeszcze raz odwiedzić każdy ze światów, wcześniej, w którym wcześniej byliśmy. Zostanie to oczywiście wyjaśnione fabularnie i jakby fabuła w każdym z tych światów to będzie inna i przeciwnicy są inni i tak dalej. Ale właśnie są niektóre lokacje, które odwiedzamy tylko i wyłącznie podczas drugich wizyt, przynajmniej jeśli podążamy, wiecie, krok za fabułą. I to jest jedna z nich. A wiecie, po co czekać na ruch fabuły, skoro możemy przyjść tutaj sami i zgarnąć sobie itemki, prawda? Ile mamy teraz dowolnych punktów? Mamy wolnych punktów? Mamy tylko jeden. Czyli dalej będzie ich za mało. Dobra. Ok, skrzynki zgarnięte, możemy ruszać. I tak, nie wiem czy już o tym mówiłem, ale jakby będę chciał, żeby ta seria z Kingdom Hearts, którą właśnie teraz nagrałem z Kingdom Hearts 2, była pełniejsza niż seria, którą oryginalnie nagrałem. W sensie jakby bardzo dużo rzeczy w mojej oryginalnej serii robiłem poza ekranem. W sensie głównie zmiany pochodzące z Final Mix, czyli tej, wiecie, specjalnej japońskiej wersji dostępnej wcześniej w Europie i Stanach. Potem dokończę mój monolog. Oh, what am I going to do? Huh. Okay. Donald! Hey, who opened the door? Ty wyjeżdżając mnie z bara? Oh, I'm so happy you're here. Donald! Sora! Goofy! A gdzie jest bestia? A, musi być w zachodnim skrzydle. Nie gadamy od pewnego czasu. Coś się stało? Ja. Czy nie dlatego to jesteście? Tak, totalnie. Nie do końca, ale możemy pomóc. Skoro tak już jesteśmy i w ogóle. Bestia z tobą nie rozmawia? No, zachowuje się dziwnie. Jedyni, którzy mogą wiedzieć, co jest nie tak, zostali zamknięci przez niego w lochu. Chcę im pomóc, ale... Czekaj, kto ich tam zamknął?
Bestia zamknął wszystkich swoich służących. Służbę w sensie, no. Całą swoją służbę. Ale dlaczego? Nie wiem. Więc gdzie jest ten cały loch? Musicie przejść do podziemi. Z zachodniego skrzydła. Tam jest ścieżka do lochu. Okej, okay, zachodnie, ha, rozumiemy. Uważajcie na siebie. Niezręczna okejka! Sora, nie wiem jak rozmawiać z dziewczynami. W sumie nic dziwnego. Kairi praktycznie z nimi nie rozmawia, tak więc no... Jeśli on i Kairi z nimi rozmawiają, to więc nie ma doświadczenia. Ale może gdyby nałożyć Bel, wiecie, nie wiem, siwą perukę i dać jej dziwne spodnie, jakie nosił Riku, to może Sora chciałby z nią pogadać normalnie. W każdym razie, co miałem mówić? Bardzo wiele rzeczy związanych z właśnie update'em do Final Mix nie zajmowałem się tym oryginalnej serii. Na przykład jest taka seria questów, która nazywa się Mushroom 13. Tak, 13 grzybów. Jest to 13 grzybków, które możecie kojarzyć z pierwszego Kingdom Hearts, jeśli znacie. Tyle, że w czarnych płaczach organizacji i one mają dla nas specjalne questy, wyzwania, tak to nazwijmy. Jeśli pomożemy, też rozwiążemy problemy 13 grzybków, to dostaniemy jakoś specjalnego Keyblade'a i podziękowanie. I to jest coś, czego totalnie nie robiłem na pierwszym Zagrajmy, ponieważ uważałem to, że za nieciekawe. Ale teraz definitywnie, wiecie, jakby zrobimy to w taki sposób, iż na pewno przejdziemy sobie całą fabułę, potem ruszymy z kolejną serią i ja na 100% Kingdom Hearts 2 będę ogrywał po zakończeniu serii na własną rękę. Tak więc, kiedy będę miał, wiecie, wykonać jakieś zadanie, właśnie, wiecie, będę wam tłumaczył ten dialog za chwilę, póki co dokończę mój monolog, o czym sobie znowu nie przerywać. Będę chciał nagrywać, jak właśnie wykonuję tego questa. Również są opcjonalni bossowie, gdzie jakby w mojej oryginalnej serii chyba nagrałem walkę tylko z jednym z nich. W Final Mix jest ich sporo więcej. I myślę, że teraz powiem się wszystkie te walki. I nie będą to, jak wiecie, części bezpośrednio głównej serii, ale na pewno się pojawią. I wiem, że mówiłem to samo w przypadku pierwszej serii, że na pewno no, nagram walkę z... tu wstawcie nazwę bossa. I koniec końców tego nie zrobiłem, ale nie, teraz na 100% to zrobię. Ogólnie głównym powodem było wtedy to, że przerwałem granie w Kingdom Hearts 2 po nagraniu serii. A kiedy wróciłem do tej gry i chciałem to nagrać, byłem totalnie, wiecie, totalnie zielony. Miałem postać na 99 poziomie, ale nie miałem pojęcia, jak się grał w tą grę. Nie wiedziałem, co robiłem poszczególne umiejętności. Nie umiałem dostosować się do timingu, tym bardziej na PS3, które miało swojego śmiesznego laga. I tak dalej, i tak dalej. Teraz postaram się zrobić to lepiej. Moja obietnica dla was. A potem, wiecie, dopiero przejdziemy do Bear by Sleep. Ale dobra, okej, lecimy dalej z odcinkiem. Więc przejście do podziemi powinno być gdzieś tutaj. Ogólnie i ponownie, gra nas teleportowała i pominała jedną lokację, w sensie może lokację to duże słowo, ten tutaj przedsionek, ze skrzyneczką oczywiście. Bup. Bardzo mi się podoba teraz to, że każdy Keyblade, każdy model Keyblade'a w grze ma własną animację przyzwania. W sensie wiecie, w Kingdom Hearts 1 jak zaczęliście machać Keyblade'em, to Keyblade, model Keyblade'a po prostu pojawiał się bez żadnego efektu w wyłamach Sory, po prostu było p- i macie Keyblade'a. Tutaj tak nie jest, tutaj każdy Keyblade ma osobną animację przyzywania i na przykład właśnie Hidden Dragona przyzywa się z płomieni, jak widzieliście. Sora machnął dłonią i pojawi się w niej płomień, a potem uformuje się z tego płomienia Keyblade. Bardzo fajna rzecz, bardzo mi się to podoba. Ta szafa wygląda znajomo. Ha, proszę, jest tutaj. Czy mogę ci w czymś pomóc? Tak, musimy przesunąć szafę, tak by się nie obudziła. Wiecie, kiedy tylko uchyla oczy, musimy przestać tapować trójkąt, bo inaczej się wkurzy i wróci na miejsce startu. Czemu po prostu nie zagadać z szafą, skoro jest ewidentnie świadoma i rozmowna? Ponieważ ta gra lubi robić rzeczy naokoło, jasne? Udało się? Czy się obudziła, bo nie jestem pewien? No, zobaczymy. Tak, udało się.
A było mi tak miło. Czy mogę pomóc? Co? A, no tak, Belle wysłała nas do tego lochu. A, dobrze. Czy przybyliście tutaj pomóc moim przyjaciołom? Czemu tak nie powiedzieliście? Bez nich szafą? Wybaczcie, że was zastraszyłam. Kiedyś byłam człowiekiem. Wtedy zła czarodziejka przyszła i narzuciła na nas zaklęcie. Zamieniła mnie w szafę, a księcia zmieniło w bestię. Bestia to książę? To książę to bestia? Tak jest. Niestety, wtedy jego zachowanie było dalekie od królewskiego. A co z tym całym zaklęciem? No cóż, była chłodna zimowa noc. I póki co wystarczy. Resztę usłyszycie, kiedy uratujecie pozostałych. To da wam coś, czego będziecie oczekiwać podczas walki. Świetnie, dzięki. I by the way, generalnie... O! Pośpieszcie się, w tym dungeonie jest mokro i zimno. To nie jest dobre miejsce dla zegarka. Zegarka? Ogarniecie, o co chodzi. Okej, chodźmy więc. Tak, i dobrze wiem, że generalnie od dłuższego czasu w internecie krąży jakaś dziwna teoria, mianowicie, że cały ten myk z zaklęciem i czarodziejką i księciem to jest jakaś dziwna ściema, bowiem bestia... Jakby zaklęcie dotyczyło tego, że bestia ma się zakochać i zostać obdarzony uczuciem przez kobietę, nim dobije 20 roku życia. I dopiero wtedy róża zacznie się rozpadać, jak róża się rozpadnie, to sayonara, jesteś bestią na zawsze. Ale również jakby... To się chyba wydarzyło jakby, nie wiem, 10 lat przed tymi wydarzeniami? Co znaczy, że bestia był księciem, owszem, ale również był 10-latkiem, który został zamieniony w bestię, ponieważ nie umiał się zachować w stosunku do innych. I to jest tak na zasadzie... Nie był skurwysynem dorosłym, który, nie wiem, miał niewolników czy coś takiego, nie został za to ukarany. Nie, został ukarany za to, że był nieznośnym dzieciakiem i cała jego służba też została ukarana, poważnie. By the way, uwielbiam tę walkę z bossem, jest zarąbista. Come on, jesteście odporni na... Wpadłem w znajdźkę! No, w każdym razie, tak, to jest taka popularna teoria tego filmu, którą bardzo często ostatnio słyszałem w internecie, w sensie ostatnio mówię w ciągu, nie wiem, roku czy coś takiego. I tak, gargulce i te drzwi również są odporne na zaklęcia, tak jakby co. Obawiam się, że niestety tutaj... Pudło? Walka z tymi hardnessami na nic się zda. Cios nietoperzem! Ach, i tak, generalnie ta gra ma taki interesujący myk w sobie. Mianowicie, tylko Sora może dobijać przeciwników, a przynajmniej bossów, ponieważ tylko Sora ma cios, który jest, który jest określony przez gra jako finisher. Donald i Goofy nie mogą tego robić. W sensie finisher nie jest wymagany do zabijania normalnych Heartless, ale właśnie do bossów jest. I tak samo to jest, wiecie, miecz obosieczny. Jeśli chodzi o przedłużanie sobie kombosa, wiecie, długie kombo jest dobre, bo jest długie. Dzięki. Ale długie combo również znaczy, że finisher jest oddalony od pierwszego ciosu bardzo daleko. A co za tym idzie, niekiedy może ciężko być dobić wam przeciwnika. To jest taki myk tej gry. Nie żeby mi to przeszkadzało, bo to bardzo fajna rzecz, w sensie wiecie. Randomowy cios Donalda albo Goofy potykający się z tarczą nie zabije waszego epickiego bossa czy coś takiego. To Sora musi to zrobić odpowiednio dramatycznym anime ciosem.
Generalnie definitywnie Kingdom Hearts 2 ma najlepszych bossów w całej serii. Bez dwóch zdań. Każdy ma swój pomysł. Widzicie, to jest ponownie to, co wam mówiłem w poprzedniej walce. W poprzednim odcinku, w poprzednim świecie. Że ta gra często znajduje myki, by uatrakcyjnić walkę z bossem. I tutaj wiecie, było to, że musimy najpierw rozbić drzwi i dopiero wtedy możemy zranić ducha, który te drzwi opętał. To było całkiem spoko, moim zdaniem. Myślicie, że Loch jest tuż za tymi drzwiami? No cóż, musimy uwolnić tą służbę, prawda? Tak jest, ruszamy. Dobra. Czy ja dostałem coś interesującego może? A jakby co Emperage sprawia, że odzyskujemy MP podczas otrzymywania obrażeń? O, wywalenie wroga w powietrze brzmi przydatnie. Ile to kosztuje? 4. Czy będę miał 4 jeśli pozbędę się tego? Nie, niestety nie. Donald. O, Donald Fire. Nice. I tak, jakby określając to tymi strzałkami, możemy opisać dla postaci, jak często używać danego skilla. Ogólnie ustawiam wszystko na free, niech napieprzają do woli, niech tylko mana ich ogranicza. Dobra, ruszamy. There's nobody here. You mean there's nobody to rescue? Did someone say rescue? Oh. Shh, keep quiet. It might be them. Oh, they look like nice boys to me. We are nice. We're your friends. Yeah, Belle sent us to find you. I tak, oczywiście, służbą bestii są... Nie wiem, naczynia, meble, przedmioty codziennego użytku. Goofy. I am self-winding, sir. I am not Goofy. I'm glad you're okay. Donald ma ADHD. It is we who are overjoyed to see you. Did somebody put a spell on you guys too? Czy możesz przez niego tykać? Popsujesz go, wygląda na cennego. Sprzedajmy go jak coś. It was the Enchantress. It seems so long ago. It was a cold winter's night. An old beggar woman came to the castle and asked for shelter. But the master of this castle, that is of course... Nie wkłada w niego palców, tak nie można. Za krótko się znacie. Thank you. W sensie, generalnie czekajcie, skoro Cotsworth jest zegarem, a wcześniej był człowiekiem, to czy dosłownie jakby, nie wiem, Donald wkładający w niego palec oznacza, że jakby, nie wiem, Donald posmyrał go po żołądku, czy coś takiego? Nieistotne, definitywnie za dużo o tym myślę, prawda? Kontynuujmy historię. Więc tak, dostaliśmy początek historii bestii, że stara kobieta przybyła do zamku podczas przyjęcia prosić o schron podczas wichury, w czasie zimy, podczas śnieżycy w sensie. Jednak ich mistrz, ich pan kazał jej spieprzać. I to wszystko przez jej żałosny wygląd. To okropne. Tak, był rozpieszczonym księciem, był samolubny i momentami okrutny. Lumière? Starsza kobieta ostrzegła naszego pana, iż wygląd Starsza kobieta ostrzegła naszego pana, iż nie należy osądzać po wyglądzie. Jednak w dalszym ciągu nie wpuścił jej do środka. Wtedy obrzydliwość tej kobiety rozpuściła się i pojawiła się w jej miejscu przepiękna czarodziejka. Przemieniła księcia w bestię. Taki kształt, jaki pasował jej zdaniem do jego chłodnego, brzydkiego serca. I by jeszcze dalej go ukarać, wszystkich w zamku również przemieniła. O, to niezła historia. A teraz my opowiemy wam naszą, ale uwaga, będą tam podróże w czasie. Tak, więc nikt nie będzie w stanie zrozumieć jej sensu. Czy możemy wam jakoś pomóc? Znajdźmy tą całą czarodziejkę. O nie, nie, kochanie. Dobrze wiemy, co trzeba zrobić, ale nasz mistrz jest jakby... no cóż, dziwnie się zachowuje. To tak, aby praktycznie zapomniał, że należy ufać innym.
Czy sądzicie, że to możliwe, że zmieni się w Heartless? Heartless? No cóż, jeśli Heartless są częścią tego wszystkiego, to to nie może znaczyć nic dobrego. Chodźmy odnaleźć bestię. Cudownie. Za mną, panowie, pokażę wam skrót. I tak, ponownie, jakby... Zgodnie z tą opowieścią w wersji Disneya, w wersji pełnofilmowej, to książę po nim jest jak z 10 lat czy coś ten deseń. W sensie w animacji początkowej jest przedstawiony jako dorosły, ale wiecie, potem pada właśnie zdanie, że o hej, tkwimy w tych formach od 10 lat. A jednocześnie książę jakby limitem czasu do odmiany księcia oraz jego służby było osiągnięcie przez księcia wieku 20 lat. Tak więc, podejrzane, prawda? Podejrzane. No i też jakby ukaranie służby za to, że jakby ich pan jest dupkiem. To dziwne, prawda? To dziwne. I tak, by the way, teraz musiałem zajrzeć na was na Zagrajmy na YouTubie, bo to jest coś, co mnie strasznie dziwi, bo jakby na końcu Kingdom Hearts 1 mamy takie, podczas napisu końcowego mamy takie jakby krótkie scenki z poszczególnych światów, wiecie, jakby konsekwencje tego, co robiliśmy przez całutką grę, coś na tej zasadzie. I kiedy dobija do jakby sekcji odpowiedzialnej za Piękną i Bestię, za Belle i Bestię konkretnie, to wydaje mi się, iż Bestia jest przedstawiony i został odmieniony w człowieka, w sensie wiecie, dosłownie Bestia przebił się przez ciemność, dobił się do Hollow Bastion, zaczął walczyć z Maleficent i jej sługusami i pomógł następnie Sorze odbić jego przyjaciół i wtedy uratował Belle. I jakby to, co stało, wiecie, dobroć jego serca przełamała klątwę i w ogóle tego typu rzeczy. I jestem prawie pewien, że w tej ostatniej scence jest pokazany jako człowiek. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Tak więc, no cóż. Mały retcon. Jeśli oczywiście to miało miejsce, bo być może mylę części Kingdom Hearts czy coś takiego, nie jestem pewien. Pozwólcie naszym gościom przejść. Idź przodem. Okej, jak się stąd wystaniemy? Obawiam się, że nie wystarczy przez to przejść. Otóż drzwi po przeciwległej stronie są zapieczętowane pewnego rodzaju urządzeniem. Jakiego rodzaju urządzeniem? Patrz i ucz się. Latarnia zjechała na dół. Dokładnie. Teraz jedyne co musimy zrobić, to podpalić wszystkie latarnie. Wtedy sekretne drzwi zostaną otwarte. Ale jak widzicie, wszystkie te latarnie już się palą zaklętym płomieniem. Musicie zgasić zaklęty płomień, byśmy mogli rozpalić latarnie. Nie można polać ich po prostu wodą? Obawiam się, że to nie wystarczy. A jednak jeśli użyjecie potęgi światła... Może spróbuję użyć Keyblade'a? Brawo! Zostały tylko 3 latarnie. Musimy współpracować, żeby otworzyć drzwi. Łatwizna. Ponownie, to nie jest aż takie proste, mon ami. No cóż, nie możesz oczekiwać, że Cotsworth będzie wisiał na tej dźwigni przez cały czas, prawda? Ach, Lumiere, czemu? Jeśli się zmęczy i spadnie, wszystkie latarnie podjadą pod sufit. No cóż, zanim ruszymy dalej, trzeba spotkać się z Cotswordem. Jeśli chcesz mu pomóc odzyskać siły, to możesz poprawić jego uchwyt. No dobra, spróbujmy. Wiecie, że na przykład, nie wiem... Donald, Sora, ktokolwiek... mogą trzymać ten uchwyt. Oni są, wiecie, jakby odpowiedniej wysokości, by go trzymać i tak dalej. I tak, musimy niszczyć te skrzynki, żeby
służba bestii mogła dojść do latarni. Byśmy mogli ją podpalić. Dlaczego są tam potrzebni? Nie mam zielonego pojęcia. To taki mały, dziwny, nie wiem, pomysł. No dalej, zapieprzajcie, zapieprzajcie. Bum. Gotowe. Tak jak mówię, momentami większość udziwnień tej gry lubię, ale niekiedy są zbyt dziwne. Gotowe? Tak jest, sekretne drzwi zostały otwarte. Tak? Ale nie widzę żadnych drzwi. Nie obawiaj się. Ciekawe, którą cegłę trzeba wcisnąć. Wystarczy wcisnąć tamtą cegiełkę, tą wystającą. Rozumiem. Okej, rozejrzyjmy się po zamku. Obawiam się, że moja absencja została zauważona. No cóż, w takim razie wszyscy uciekamy. Uważajcie na Heartless. Pokój naszego pana jest na samym końcu zadniego skrzydła. Pójdę przed wami i zaczekam na was. Dobra, więc tak, tutaj mamy skrzynki do podniesienia oczywiście. I mam też kawałek puzzla. Proszę bardzo. Ops. Potka. Rzecz do craftingu. Podniesiemy to. O, jeśli nie mylę, nie ma żadnego przedmiotu, który przepada na zawsze w tej grze. Nawet jeśli cokolwiek przegapicie, i tak zawsze możecie po to wrócić, tak więc wiecie, nie ma się co obawiać. Lekszy. Puzzle piece. Boże, to tutaj. Okej, brakuje nam tylko jednego. I tak, za złożenie całej układanki dostajemy jakiś tam itemek. Przeważnie jakąś rzadką rzecz związaną z craftingiem. O, jeszcze ty. Ogólnie to, te gargulce mają dosyć fajną mechanikę za sobą, mianowicie jeśli uda mu się mnie zaatakować, a raczej uda mi się zblokować jego atak, i Donald i Goofy wiecie, aby nie było nieistotne, zabijemy go i tyle. Co nie mówić, tak, jeśli uda nam się nie wierzę, że Donald nie żyje, mój Boże Donald, come on. Jeśli uda nam się zblokować jego cios, to on zostanie sparaliżowany i Sora jakby przy pomocy Quick Time Eventa będzie mógł uwolnić jakby, nie wiem, go z zaklęcia czy coś takiego. W sensie, to nie będzie człowiek po przemianie, nie, to będzie bardziej jakby... nie wiem, duszyczka Heartlessa uleci z środka. Fajna rzecz, w sensie możecie po prostu sprzątać te figury na hita dosłownie. Ja się musiałem tylko zblokować, to było już w ogóle spoko. Może uda mi się to kiedyś pokazać. Donald, Goofy, przestańcie go bić. Zalokuj się na mnie. Mój Boże, nie, proszę, nie przerywajcie mu. Pozwólcie mi zaatakować, chcę pokazać coś widzom. Dobra, cios na morderstwo. To już. Na pewno jeszcze będzie okazja, żebyście to zobaczyli. Totalnie w to wierzę. Bup. Namiocik. Hard. To nie Awakening, niestety. O, 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 i widzicie? Boom, i release. Sayonara, jednym ciosem. Fajna rzecz, nie? Właśnie to mi się podoba, wiecie, że generalnie aby przeciwnicy nie różnią się tylko i wyłącznie designami, czy nie wiem, tym, że atakują, nie wiem, ogniem, lodem, whatever, czy coś takiego. Tylko faktycznie, aby, nie wiem, też ma, każdy z nich ma jakby swój myk. O, dziękuję za leczenie, Donald. Każdy z nich ma jakiś swój malutki myk, który można wykorzystać. To jest fajne. Podoba mi się to. Jestem fanem, definitywnie. Jestem fanem podejścia do przeciwników w Kingdom Hearts 2.
Okej, dobra, wiecie co? Użyjmy sobie namiotu właśnie. Rozbijmy namiot tym w korytarzu, dokładnie. Bup, proszę, wszyscy uleczeni. It's time you dealt with Belle. She's scheming to take everything you have. This castle, your precious rose, and then your life. Trust no one. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See? She has accomplices. Hey, Prince. Whoa, whoa! Rodia, Master! Tak, najwidoczniej członek organizacji wykorzystał paranoję oraz tutaj zwierzęce instynkty bestii, by wmówić mu, iż Belle spiskuje przeciwko niemu. Dobra, okej. Okay. Mych polega na tym, że musimy... musimy uspokajać bestię przy pomocy Cotswolda. Tu, wiecie, wołanie jego najwierniejszego sługi sprawia, iż nie wiem, wracają mu ludzkie instynkty. I wtedy okładać go po ryju, bo to jest rozwiązanie problemu oczywiście. Dobra. Więcej światła. Proszę, zachowuj się. Tak, dosłownie. Cotswold mówi do bestii. Proszę się zachowywać. Maniery. Master, you see, that is, how shall I say, actually, Well, you put everybody down there in that dungeon. I did what? You did. Who was that guy you were talking to? The one in black? Zaldan. That's his name. He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. We'll all be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. He's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Belle can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Belle. I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses. Come on, we'll go with you. Tak, bestia dołączy do ekipy i tak, najwidoczniej facet w czerni, którego widzieliśmy, przedstawi się bestii jako Zaldin, jest oczywiście członkiem organizacji. I Zaldin od pewnego czasu podsycał zwierzęce instynkty bestii, by ten obrócił się przeciwko wszystkim. Cały smutek, całą żałość i tak dalej, którą ma w sobie, cały żal, który ma w sobie bestia, zmieni to wszystko w gniew, który skierował na służbę oraz na Belle, mówiąc, że chcą mu wszystko odebrać, że kiedy tylko zaklęcie się uiści, kiedy
tylko czas zaklęcia minie, to zabiorą, odbiorą mu życie, odbiorą mu jego różę, odbiorą mu zamek, wszystko mu odbiorą. Ale oczywiście, tak, jest tutaj silver lining, jak to się mówi, jest tutaj lepsza strona. Mianowicie, okazuje się, że bestia nie zamknął swojej służby w loku, dlatego bo jest dupkiem, tylko wręcz przeciwnie. Zamknął ich w ostatnim odruchu ludzkiego instynktu, by jego zwierzęca strona nie zraniła ich. Tak więc, no cóż, teraz idziemy obgadać to z Belle, ponieważ Belle nie mogła uwierzyć to, co się dzieje z bestią i wiedziała, że coś jest nie tak od początku. Bestia stwierdził, iż Belle jest za dobra dla własnego dobra i zawsze stara się widzieć dobro w sercu nawet takiej bestii jak on. I tak, bestia również ma swój limit. Mam cię. Hup. Jak trafimy. O, chciałem właśnie powiedzieć, że jak trafimy na większą grupę wrogów, to użyjemy limitu. Tak, bestia swoim rykiem wybija przeciwko powietrza, a potem możemy potraktować ich z pazura. O nie! Skończyli się wrogowie! Limit spada! Szybko, 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 szybko! Come on! A, nie dałem rady zrobić finishera. Szlak. No nic. Tak, mamy bardzo ograniczony czas tego limitu. Jeśli przytrzymamy to za długo, to niestety zniknie na zawsze. No, nie na zawsze. Na parę chwil oczywiście. Tuptamy. Może coś z tego wyciągniemy. O, come on! Poważnie przerwałeś. O, nie wierzę. No nie, come on. Strasznie lubię ten koncept tych Heartless. W sensie, aby tych rycerzy właśnie pokonaliśmy. Jakby to są naprawdę dwa Heartless, wiecie, zbite w jednego wroga. Bo rycerz i włócznia to dwa osobne byty, więc to jest całkiem zabawne. Szlak. A, do tyłu, do tyłu. Ogólnie tak. Coś, co powinienem mówić teoretycznie w każdym remasterze Kingdom Hearts, który nagrywam, to to, że jakby ścieżka dźwiękowa jest od nowa nagrana. Tak, muzyka... To ogólnie tak, był taki myk, że kiedy Square postanowił wydać ten remastery Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, 2, no i tak dalej, to nagle zorientowali się, iż nie ma nigdzie plików z zachowaną muzyką z tej gry, a z płyty z PS2 najwidoczniej jest ona nie do wydobycia z jakiegoś powodu. W sensie nie znam całej historii, mówię swoje podejrzenia, ale tak, ostatecznie co postanowili zrobić, to nagrać całutką muzykę z Kingdom Hearts od nowa. Tak więc, dlatego jakość muzyki w remasterach jest milion razy lepsza, aniżeli podstawowym Kingdom Hearts na PlayStation 2. Jeśli nie wierzycie, to naprawdę wpiszcie sobie jakąkolwiek, może poza powiedzmy, nie wiem, piosenką Utady Hikaru, ona jest puszczona po prostu w wersji z PS2, ale jakąkolwiek, wiecie, film, na przykład, nie wiem, film świata właśnie Pięknej i Bestii i porównajcie sobie wersję PS2 do wersji PS3 albo PS4. PS3 i PS4 brzmią o niebo lepiej, brzmią wręcz inaczej. To ten sam motyw muzyczny, ale nagrany od nowa. Fajna rzecz. Podoba mi się, że dołożyli tego typu starań. Mistrzu. Znaczy, panie. Wszyscy są bezpieczni. Cudownie, dziękuję. Gdzie jest Belle? Wyszła jakiś czas temu. Mówiła, że musi spotkać się z tym całym mężczyzną w czerni. Co? Dlaczego nie robi to, co jej powiedziałem? Temperament.
To jej chęć do działania sprawia, że Bella jest taka wyjątkowa. Lepiej ruszajmy za nią. Oczywiście Bella wpadła w kłopoty. Chryste, panie, po prostu bestia tutaj totalnie wymiata, jeśli chodzi o walkę. Albo właśnie został dźgnięty w tyłek, bo nie patrzył w drugą stronę. No cóż. I tak bywa, prawda? Zdarza się najlepszym. Dobra, generalnie zmienimy sobie Goofiego na Donalda, ponieważ zmierzamy właśnie do walki z bossem. Come on! Come on, stary! Come on! A definitywnie wolę mieć kogoś, kto może mnie uleczyć w razie czego. Sorry. Ogólnie tak, walkę z bossem zaczniemy od limitu, bo chcę wam pokazać finishera, Sory i Bestii. Ten koncept jest zarąbisty. Come on, laserami. Tak, czas przeprowadzić egzorcyzm, co? A może właśnie, może użyłbym tego cholernego limitu. Poważnie? Czy ty mnie właśnie wyplułeś? Że niby nie jestem godny zjedzenia? Wracaj, wracaj. Dobra, nareszcie finishera. Nie będzie to zbyt epickie, bo i tak wiecie, musiałbym użyć komendy trójkąta, żeby... O właśnie, przeprowadzić, nie wiem, mini egzorcyzm na tej kulce. O, kuleczki drive'u przydadzą się. Trzymacie go, chłopaki? Come on. Bestio, jesteś za szeroki w barach, nie mogę przez ciebie trafić wroga. O! Spudłował. Okej. Okay. Akceptuję to. Dobra. Czas na... Żryj. Czy on ewoluuje? Sadomasakula ewoluuje w szatana! Kto by podejrzewał? O nie, jest niewidzialny! Dobrze, że i tak mogę go namierzyć, co czyni jego niewidzialność totalnie bezużyteczną. I dostaniesz randolem. No hej. I tak, podczas tych animacji na szczęście nasz drive nie spada. Ajajaj.
O nie, niedobrze. Ja teraz w sumie chętnie wezmę tradycyjną drużynę, czyli Donald i Goofy. Tą niewidzialność, co? Tak, jeśli uda nam się zrobić pełne combo na nim, kiedy jest niewidzialny, to Sora na chwilkę go ogłuszy, będzie musiał od niego wybić i zrzucić mu właśnie żrandol na głowę, by móc następnie móc go walnąć i uczynić widzialny. O, come on, stary. Donald? A, no tak, Donald jest martwy. Kto by podejrzewał? A to się kuźwa nowość, nie? Dobrze, Goofy pojechał gdzieś. Au! Trzeba podnieść Donalda. Jego brak mi nie odpowiada. Donald, wake up! Ło! No szybko z tego zleciał, nie? O, może coś zrobił, chyba wybić się z powrotem do niego? Wracaj. Bang. Donald, czy mógłbyś mnie uleczyć, stary? Dziękuję. Skoczy na żyrandol, oczywiście. Generalnie któryś z moich towarzyszy jest wyjątkowo dobry w zrzucaniu go z żyrandola, bym powiedział. No, Sora, blokuj, 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 blokuj. Nieważne. Okej. Okay. By the way, kolejny zarąbisty koncept. With Organization 13. Po czym poznałeś? Ever heard of the nobodies? When a strong-hearted person turns into a heartless, a nobody is created too. See, the organization, they've got control of all the nobodies. That's right. And they were gonna make you into a heartless. That way they could get that nobody of yours and have control over it. You're all right. Bell. Sorry, I wasn't myself. I hope I haven't done anything to hurt you. Forgive me. I know you weren't yourself. You don't have to apologize. But I had hoped that you might have changed a little bit. I wish you could start trusting me. Oh, I am afraid time is running short. What do you mean? Remember the rose? From the beast's womb? Precisely. You see, if the master can learn to love and earn love in return before the last petal falls, the spell will be broken. Really? You think he's gonna make it? We think so. Yep, I think you're right. I hope you're right. Tak, teraz przedmiotem, który musieliśmy odnaleźć, była róża, która jest w zupełnie innym pokoju, ale to i tak działa, ponieważ
nie ma to najmniejszego znaczenia. W każdym razie tak. Sora wtajemniczył bestię, kim są ludzie z organizacji, że prawdopodobnie chcą kontrolować wszystkie nobody, tak więc Xaldin podbudzał tutaj złe emocje w sercu bestii, by on był, wiecie, gotowy do przemiany Heartless w momencie śmierci. I w ten sposób również zostałby stworzony silny nobody, jeśli, wiecie, sercem bestii targałyby negatywne, silne emocje. Do you have to go? Yeah. Now no more arguing, okay? Huh? Oh. We'll see to it. Take care, dears. You're welcome here anytime. If you hear anything about Riku, or the King, the Heartless, the organization, anything at all, let us know. Okay, gotta go. Lubię to, że Sora i Paczka rzucili, że o, hej, jeśli dowiecie się czegokolwiek na temat organizacji, albo Heartless, albo Nobody, dajcie nam znać. Rozpalcie ognisko, może zauważymy z kosmosu czy coś, nie wiem. Nie ma innej opcji w sensie. Tak, i to kończy kolejny świat. Przed nami... A, no tak, to jest ta sekwencja, he? Hej, wait a minute. Is the ship moving all on its own? Czekajcie, no nasz statek rusza się sam z siebie. Yup, looks like we're headed toward Hollow Bastion. Tak, kierujemy się w stronę Hollow Bastion. Dobra, to załatwimy jeszcze to. I wonder what's up. O mój Boże. Dobra, wiecie co? O nie, to myślałem, że będę miał okazję skończyć odcinek. Ja nie mogę teraz się z tym mierzyć. Well now, took your time, did you? Oh, was it you who summoned us, Merlin? Yes, yes. But it seems I used too much power in doing so, and those infernal Heartless. Oh. So what's up? Well, I happened to stumble across this in the Zero District. Yeah. Pooh's storybook. That's right. I know you're a good friend of Winnie the Pooh, Sora. That's why I summoned you. Za każdym razem, kiedy ogrywam tą grę, zawsze bawię się tak dobrze, zapominam, że to dziadostwo istnieje. Then I began to fear the book would be damaged, so oh, now, just a moment. Leon and the others need to hear this too. Donat Spalto, zrób nam wszystkim przysługę. Zostań prawdziwym bohaterem Kingdom Hearts. Zasłuż na swoje miejsce w centrum okładki Kingdom Hearts 3,5, 4 Mix, razy 2, HD Remix, 360 i Spalto dziadostwo. Nie. Po prostu nie. Kończymy odcinek. Do usłyszenia.